Witam w kolejnym odcinku na kanale Zagrajmy w... Gramy dalej w Sherlocka Holmesa i prawdopodobnie w tym odcinku powinniśmy dojść do końca sprawy o morderstwa, które doszło w klubie kręglarskim. Na razie mamy dwóch takich głównych podejrzanych, jest Marley i jest Abbott. Byliśmy u niego przed chwilą w domu. Znaleźliśmy części globusa i teraz idziemy zobaczyć, co tutaj się wydarzy. I oczom naszym ukazał się świątynia. Sherlock wchodzi do świątyni. Zobaczmy, co się w niej kryje. Zobaczmy, co my tu mamy. Trzeba odpowiednio stąpać po płytkach. Co my tu mamy? Mamy jakieś znaki tam na ścianie przed nami. Pewne one nam pewnie pomogą wydostać się stąd. I za plecami też je mamy. Zobaczmy, podejdźmy do przodu. Tutaj mamy znak, czyli tu, potem mamy tam krzyżyk, czyli tędy. Następny tutaj. I z tego by wychodziło, że teraz idziemy po tych krzyżykach. Aha, teraz wchodzimy tu. Teraz taki zlewamy. Co? Tutaj to pójdziemy. Tu jest tu jest ryba na drugiej. Prawdopodobnie na rybę trzeba wejść. Chociaż nie, tu jest jeszcze rybka. Nie ta. Było blisko. Blisko. A gdyby się cofnąć, chyba nie bardzo już. Nie, no tu jest ta ryba. Tu
Tu jest rybka. Tu jest rybka. Jest wąż. Idziemy teraz wężami. Coś jest. Zobaczmy, co tu jest. A, tutaj drogi nie ma. Cofniemy się może tu, skoczymy na ten, tu jest ryba, jest ryba. I się udało, super. Udało się za pierwszym podejściem. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Nic tu nie ma. O, i tu mamy znowu. Też tak myślałem, że to będzie znowu jakieś pole do popisu. Dobrze. Co my tu mamy ogólnie? Tam też są jakieś znaki po drugiej stronie. Zobaczmy, co się stanie. Przesunęliśmy się, ale... Udało się. Dobrze. Dobrze, jest dobrze. Teraz sobie tu mamy jakiś znak. Zobaczmy, czy nam się uda. Się. O, tutaj coś się nie zgadza. Teraz powinno się zgadzać. Dla tych już zaraz wytłumaczę. Na tych posągach tutaj w filarach widać, o ile dane się nasz podest, o ile się przesuwa.
tutaj pół koła, tutaj jedną czwartą, tam jeszcze mniej, teraz powinno być to. Właśnie o to chodziło. No ciekawe, ciekawe. Idziemy, Sherlock, powspinaj się troszeczkę. O, co my tu mamy? Też nic nie ma. Sherlocku. Biegnij, biegnij. To jakoś... Taka zabawa. Szybko, szybko, szybko! A, udało się! Tutaj co tu jest? Następna komnata. Mieliśmy dwie zagadki, ciekawe czy jeszcze będą jakieś. A tu co? Nie wyglądała na trudną, ale... O. Tutaj też nic nie ma. Ciekawe ile jeszcze zagadek nam zostało do rozwiązania, ale... Fajnie, fajnie rozwiązane. Niczym jak pani archeolog Lara Croft. O kurczę, to tak.
kolejna zagadka. Udało się. Co jeszcze na nas czeka tutaj? Zobaczmy, co tu się kryje. Tutaj nic. Tutaj mamy jakiegoś szkieletorka. Następna drabina. Pójdźmy w lewo, zobaczmy, co tu jest. Jakaś znowu komnata. W prawo. Nie ma nic, dobrze. Jedziemy w tamtą stronę. Wow. Będziemy pewnie biegać po moście na czas. Też tak myślałem. No, to była chyba najłatwiejsza z zagadek. Mamy przed sobą już świątynię. Zobaczmy, co tam się kryje. Skarb Tycuna Umana. Jest skarb. This is the statuette that Bernard Marley, Sir Charles and Zacharias all shared. Dobrze. Aha. Co tu? To co? Calendar. It was here. So Zacharias, Sir Charles, and Marley have all known about this from the beginning. Dobrze. To próbujemy rozwiązać. No keyhole or handle. Must be a way. Pewnie, że musi. Będziemy wkładali ręce. Już wiemy dlaczego. Albo nie ma ręki. Cisnął nie to co trzeba. Holmes, żebyś ty czasem nie stracił ręki. O, i wykrakałem. Tu było dobrze. To było dobrze. Idzie sprawnie. Super. I ostatnia. The calendar. It was here.
So Zacharias, Sir Charles and Marley have all known about this from the beginning. Zostawili Abbota samego jeszcze bez ręki, czyli możliwe jest, że Abbot teraz mści się na swoich. Kolegach. I zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś nowe tam doszły? Zostawiono... Tak. Albeit obwinia członków ekspedycji o swój los, szuka zemsty i może do tego celu używać klątwy. Albeit wierzy, że został ukarany przez klątwę, nie szuka już zemsty. Mi się wydaje, że on jednak szuka zemsty po tym, jak go zostawili samego. Co my tutaj mamy? Wybrany. Bernard Marley naprawdę wierzy, że jest wybrańcem i ma wypełnić klątwę. Bernard Marley boi się klątwy i próbuje się przed nią bronić. Tak to będzie. Model świątyni. Możliwe jest ukończenie modelu piramidy Tekuna Umana. Kłamstwa. Albeit byłby w stanie zbudować model ostatniej piramidy tylko jeśli kiedyś udało mu się wejść do środka. Dostanie się do środka piramidy nie było konieczne, by rozbudowania jej modelu. Zobaczmy to. Zeznanie pozostałe. Biegnący. Sir Charles widział, jak posąg Tekuna Umana ucieka. Nie widział biegnącego posągu, albo kłamie, albo biegnący posąg to ktoś inny. Dobrze, tu będzie to. Boi się. Ataki. Dorobnej postury jest dobrze, to jest tak. Nie jest możliwym zbudować automaton o tak precyzyjnym mechanizmie ruchu. Klubowy posąg Tekuna Umana był automatem. Zobaczmy, co to nam da. No proszę. Najlepsze szlaki. Osoba, która zabiła Zachariasa, miała wystarczająco dużo siły, by wykonać mocny i celny rzut. Albeit jest winny. I właśnie o to mi chodziło. Albeit wykorzystuje dorosłego człowieka o drobnej posturze jako zabójcę, gdyż chce, by ludzie uwierzyli, że to klątwa zabiła Zachariasa Greystoke'a, a później zabije pozostałych członków klubu. Oskarż Albeita. Albeit zabił dla zemsty, jego wspólnikiem był ktoś niskiego wzrostu, obaj powinni trafić do więzienia.
oczyść z winy Albeita. Albeit wkrótce umrze, nie będzie w stanie zabić nikogo więcej. Jego niski wspólnik został wykorzystany jako żywa broń. Powinni pozostać na wolności. Oskarżymy go. Zobaczmy, jak to się skończy teraz. Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just one second, please. No i proszę. A pygmy? As I suspected. Albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. Studium w Zieleni. Albeit nienawidzi swoich towarzyszy z ekspedycji za to, że pozostawili go na pastwę losu. Morderstwa podjął się jego wspólnik, a w zatajeniu pomogła wiara w klątwę. Obaj powinni trafić do więzienia. Oskarż Albeita. Znaleziono wskazówki 19, 54% osoby, które dokonały tego samego wyboru moralnego. Zaakceptuj decyzję. Za chwilę zakończysz tę sprawę i rozpoczniesz nowy rozdział. Kliknij nie, aby dokonać innego wyboru moralnego. Kliknij tak, jeśli odpowiada ci dokonany przez ciebie wybór. Tak. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zalajkować, subskrybujcie kanał. W ten sposób wspomagacie kanał. Dziękuję i do usłyszenia.